szpital dla zwierząt, to są zwierzęta, które są po zabiegach. Tuż za granicą Jaworzna w Chełmku od stycznia tego roku funkcjonuje schronisko dla bezdomnych zwierząt. Warunki, jakie panują w schronisku, mogłyby być wzorem dla wielu innych takich placówek na terenie kraju. Staraliśmy się zrobić wszystko, żeby miały warunki jak najlepsze. Jeszcze jest parę rzeczy do zrobienia, nie ukrywam, to na pewno. Natomiast ten cały budynek był projektowany od samego początku. Tutaj mają podgrzewane podłogi, bo tutaj podłogóweczka jest wszędzie. Ha. Z takim przemyśleniem, żeby te zwierzęta tutaj miały jak najlepiej. To się nie je. Wybiegi dla psów nie są przepełnione, w koło jest czysto, a same zwierzaki mają zapewnioną ciągłą opiekę weterynaryjną. Tutaj mamy ambulatorium. Do dyspozycji jest USG, także w każdej chwili możemy na przykład spalać głównie suczki, które przychodzą, czy nie są czasem w ciąży. Tutaj wykonujemy zabiegi, ale tylko takie najbardziej podstawowe. Bo wszystkie zabiegi, które wykonujemy, to wykonujemy u nas w lecznicy w Oświęcimiu. Jak mówi Jarosław Kołodziejczyk, praca w schronisku daje ogromną satysfakcję. W końcu pomaga się bezdomnym zwierzętom, które potrafią się odwdzięczyć. Mamy bardzo dużo adopcji. Adopcje są na poziomie ponad 95%. To było liczone akurat przy półroczu. W tej chwili jeszcze nie liczyliśmy, jak to dalej wygląda. Ale mniej więcej taki procent zwierząt jest od nas adoptowanych. Założył, tak? Psy, które trafiają do schroniska, są czasami w złym stanie fizycznym. Natychmiast trafiają pod opiekę weterynarza, który przeprowadza konieczne zabiegi. Są też młode psiaki, które zostały porzucone przez swoich właścicieli. Przede wszystkim to sprawa wygląda tak, że te zwierzęta do nas trafiają na zgłoszenie urzędu gminy bądź policji, bo to z nimi mamy podpisywane umowy. Trafiają z różnych okolic, to jest przede wszystkim powiat oświęcimski, mamy też podpisaną umowę z Jaworznem, także no mniej więcej z tych okolic. Jak mówi weterynarz Jarosław Kołodziejczyk, psy, które trafiają do schroniska, bardzo szybko znajdują nowe domy. Aby adoptować zwierzaka, wystarczy spisać umowę adopcyjną. Do schroniska trafiają nie tylko psy. Na ukończeniu są prace związane z budową miejsc dla kotów. Też wszystko jest ogrzewania podłogowe są. Tak. Schronisko otrzymało już m.in. drapaki i wkrótce te sympatyczne czworonogi także będzie można spotkać w schronisku. Wyczesują je, na spacery z nimi chodzą. A skąd jesteście? My jesteśmy tutaj samochodem. Niemal codziennie w schronisku pojawiają się wolontariusze. Często w młodym wieku przychodzą i pomagają, wyprowadzają na spacery, karmią, bawią się z psami. Wszystkie zwierzęta tutaj, głównie przez naszych wolontariuszy, są nazywane. No i na przykład jeśli wychodzą tam jakieś szczeniaki, to później jest taka pustka gdzieś tutaj. Czegoś brakuje. Zawsze jak jest pies ładnie przygotowany, obcięty, wyczesany, większa szansa do adopcji. Ja przychodzę dlatego, że nie mam własnego psa i akurat mi się trochę nudzi w wakacje, więc akurat tutaj mogę pomóc tym psom, mogę je wyprowadzić, mogę je uszczęśliwić, pobawić się z nimi. A tak to mam starego kota w domu, więc raczej się ze mną już nie pobawi. Dajemy im wodę, karmimy je, wyprowadzamy na spacery. Dzieci uważają także, że warto pomagać tym sympatycznym czworonogom i zachęcają do tego swoich rówieśników. Dużo psów nie ma domów, po prostu są nieszczęśliwe, są nieszczęśliwe w schroniskach, po prostu nie mają własnej rodziny domu, żeby je tak przygarnęli. Mamy w kwarantannie trochę psów, które tylko czekają, żeby się nie skończyła kwarantanna, żebyśmy mogli je poszczepić, posterylizować i już mają dom. Wiadomo, jeśli ktoś chce mieć psa, chce posiadać psa, no to praktycznie są dwa źródła. Albo wykwalifikowane hodowle, które mają psy rasowe, przynajmniej takie powinny mieć, no albo drugie legalne źródło to jest schronisko. Nie ma innej możliwości w tej chwili prawnej, żeby posiadać psa. Schronisko cały czas potrzebuje wsparcia, dlatego zwraca się z prośbą do mieszkańców, którzy posiadają mokrą karmę o darowiznę. Schronisko można także wesprzeć wpłatami na numer konta widoczny na ekranie z dopiskiem Schronisko Chełmek. Kontakt ze schroniskiem możliwy jest pod numerem telefonu 668-839952 bądź 698-643717.